future and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie nagrywamy taki szybki full day of eating, ponieważ w tym tygodniu, w zasadzie w następnym tygodniu będę taka zabiegana. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakieś odcinki. Planuję jeden odcinek z metamorfozy włosów. On na pewno będzie. W ten weekend najprawdopodobniej też mam jechać na turniej z Tomkiem gdzieś pod Warszawę, chociaż nie wiem jak będzie, ponieważ Tomek obecnie jest na kwarantannie, ale nie wiem do kiedy. W przyszłym tygodniu mam fryzjera, mam też studniówkę, próbne matury, zawody, Mistrzostwa Śląska. No także te dwa tygodnie będą dosyć intensywne, mam nadzieję, że wszystko ogarnę. Ogarnęłam jeszcze dzisiaj rano pokój i też wczoraj przyszła do mnie paczka z takimi tłami. Zamówiłam taki marmurek, takie deseczki, tutaj jest taki, można powiedzieć, beton, a la beton, marmur, no i chyba to tyle, tak, cztery takie tła, które są mi potrzebne, ale na razie nie mówię do czego. Tutaj zbieram sobie materiały. Kurier zazwyczaj przychodzi o godzinie 12:30, a wczoraj byłam w szkole, a nikogo nie było w domu, więc wysłałam mu SMS-a, żeby zostawił paczkę za bramą, ewentualnie na murze. Mamy takiego właśnie kuriera, który tutaj często przyjeżdża. Ostatnio nawet mi dał paczkę, bo poznał mnie jak jechałam na rowerze. I się zatrzymał i powiedział mi, że paczkę zostawił mamie. Tej paczki za tym murem nie było. Nie odbierał, więc taka zmartwiona, połączyłam fakty i jak wychodziłam ze szkoły, to była taka wichura, padał śnieg, deszcz, po prostu w 10 minut napadało tyle śniegu. Myślałam, że ta paczka mi gdzieś zwiała, tym bardziej, że to są takie plakaty, więc one no, nie są zbyt ciężkie. Więc zaczęłam szukać tej paczki, chodziłam po tych polach i szukałam tej paczki. I okazało się, że paczka była dosłownie przy drzwiach. Nie wiem jak się dostał do tych drzwi, że tam zostawił tą paczkę, ponieważ brama chyba była zamknięta, albo znał nasz kod do furtki, nie wiem, albo była jakoś otwarta. Nachodziłam, naszukałam, a paczka była dosłownie zaraz obok drzwi wejściowych. Ja jej nie zauważyłam. Właśnie jest premiera mojego filmu. Będę się zabierać za obiad. Dzisiaj rano na śniadanie wleciała owsianka standardowo. A na obiad mam pomysł, żeby zrobić takie kluseczki szpinakowe. Już 14-17 mam trening, więc też nie chcę nie wiadomo ile jeść przed treningiem. No, to tyle. Widzimy się na obiedzie. Dzisiaj na obiad postanowiłam sobie zrobić takie szpinakowe kluseczki, tak jak mówiłam. Przygotowałam już sobie tutaj szpinak. Ja użyję sobie mąki z płaskórki pełnoziarnistej, ale możecie tutaj użyć dowolnej. Dlatego jedno malutkie, z racji tego, że to jest na jedną porcję. Twaróg, żeby było białko. Dodam sobie czosnek, cebulkę i natkę pietruszki, aha, i jeszcze łyżkę mąki ziemniaczanej. Tego typu kluseczek nigdy w życiu nie robiłam. Kluseczki mi się tutaj już gotują, nie mam zielonego pojęcia co z tego wyjdzie. Pływają na górę,
czyli za chwilę już mogę je zdejmować, ale jeszcze poczekam, aż się całkiem zrobią. Słuchajcie, prezentuje się mój obiad. Takie niespodziewajki najlepiej wychodzą. Tak właśnie było z tym, no jest przepiękny, zielony, buraki, rukola, suszone pomidory, mamy tutaj szpinak, natkę pietruszki, no po prostu pycha. Jeśli chodzi o obiadek i te kluseczki, to na pewno będę je musiała dopracować, więc na razie Wam nie wstawiam ich w opisie jako taki cały przepis, ponieważ też nie chcę Wam dawać czegoś, co nie jest w 100% dopracowane. Że jeśli dopracuję te kluseczki i cały ten obiad, to na pewno znajdzie się w przepisach. Ogólnie spoko, mega, naprawdę. Nie spodziewałam się, że to będzie aż takie dobre. Jeszcze dużo trzeba dopracować, ale i tak kluski są sztos. No, ja właśnie teraz oglądam serial. Moglibyśmy zaatakować. Zgoda. Killer, pomóż Montiel. Ja za bardzo nie przepadam za takimi proteinowymi batonikami, ale ten jest całkiem spoko. I ten kakaowo-czekoladowy jest sztos, na pewno jeszcze go kupię. I on ma w całym batoniku 209 kalorii. Jeśli chodzi o kolację, nie będzie to nic wymyślanego. Zrobię sobie zwykłe kanapki. Ktoś mi zjadł bułkę, więc muszę wziąć chleb, bo już nie ma. Także będzie chlebek. Do tego mozzarella u mnie akurat lekka, ma 19 gramów białka, więc sporo, a tych kalorii nie ma wcale dużo, jest ona odchudzona, ale normalnie jem też zwykłą. Dostałam na święta od cioci taki zestaw bio-oliw. To jest akurat oliwa z chili, więc sobie troszkę poleję. Moja kolacja, czyli jakieś 450 kalorii. Kolacja zrobiona, kuchnia jest zamknięta. Ja teraz kończę oglądać serial. W ogóle czekam na Euforię, ale chcę poczekać, aż wszystkie odcinki wyjdą. Potem kupić HBO i obejrzeć cały serial w jeden wieczór, zerwać nockę. To jest tu najlepszy sposób na oglądanie takich seriali. Mam nadzieję, że posiłki, które tutaj widzicie Was... Mam nadzieję, że posiłki, które tutaj widzicie Was inspirują i zachęcają do samodzielnego gotowania. Jeśli zrobicie jakiś mój przepis, to oczywiście możecie mnie oznaczyć na Instagramie. Ja często udostępniam Wasze zdjęcia na mojej relacji, zawsze odpisuję. Jeśli mnie oznaczycie w wiadomościach, tutaj powinna się pojawić gdzieś nazwa, także możecie zaobserwować. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się podobał. No i do zobaczenia. Buziaki, hejo! Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to teraz dam Ci chwilę, żeby to zrobić, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyś był na bieżąco z każdym odcinkiem, żeby Cię nic nie omijało. No i widzimy się w kolejnym, nie?